Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku z takiej nowej serii, która powstaje właściwie na Wasze życzenie. I jest to seria, w której będę omawiać zadania maturalne. Nie będę przerabiać całego arkusza w jednym odcinku, ponieważ zajęłoby to jakieś 8 godzin. Więc dany odcinek będzie poświęcony zadaniom z jednego tematu, z jednego wybranego arkusza. I w tym odcinku zajmiemy się zadaniami z metabolizmu, z matury 2015. To była pierwsza matura w tak zwanej nowej formule, dlatego postanowiłam od niej zacząć. W tych filmikach będę przedstawiać jakby mój tok myślenia, nie wiem, mój sposób rozwiązywania tych zadań. Być może w jakiś sposób Wam pomoże śledzenie tego, jak ja to robię. Będę przedstawiać odpowiedzi, natomiast tak, na slajdach będą odpowiedzi z klucza wszystkie. Natomiast ja od razu mówię, że ja nie będę Wam czytać słowo w słowo tych wszystkich odpowiedzi z klucza, ponieważ przekonałam się, że to zajęłoby bardzo dużo czasu. Dlatego głównie mówię o tym toku myślenia, jak to zadanie rozwiązywać. Udzielam ogólnie odpowiedzi, natomiast jeżeli chcecie sobie dokładnie przeczytać wszystkie odpowiedzi, to musicie zapauzować odcinek i sobie na spokojnie przeczytać. Dobrze. Oczywiście będę kontynuować te standardowe filmiki z podstawy programowej jak najbardziej, także nie martwcie się, to jest taki przerywnik. Dobrze. Pierwsze zadanie w tym arkuszu dotyczące metabolizmu ma spory tekst. No i teraz jest tak, że w zadaniach maturalnych teksty dzielą się na takie, gdzie są nowe informacje, coś czego prawdopodobnie jeszcze w ogóle nie wiecie. To jest często na przykład opis jakiegoś szlaku metabolicznego albo opis działania jakiegoś leku i zwykle są tam jakieś trudne nazwy, które mają Was przerazić. A są takie, i wtedy jakby pytania są stricte ze zrozumienia tego tekstu. Musicie uważnie przeczytać ten tekst, żeby odpowiedzieć na te pytania. Natomiast są takie zadania, gdzie tekst właściwie nie wnosi nic nowego, to znaczy zawiera informacje, które już powinniście znać. I jakby tekst ma Wam jakoś tam pomóc czy naprowadzić, ale nie, jakby nie, no nie zawiera nic nowego po prostu. Dobrze, czytamy. Mitochondria i chloroplasty pochodzą najpewniej od bakterii żyjących samodzielnie, które zostały pobrane do wnętrza komórki przodka organizmów eukariotycznych, ale nie zostały strawione. Mam nadzieję, że pamiętacie. To się nazywa teoria endosymbiozy i mówiliśmy o tym przy okazji omawiania mitochondriów i chloroplastów. W obydwu organelach dochodzi do syntezy ATP. Zgodnie z modelem chemiosmozy, dzięki transportowi elektronów przez przenośniki związane z błoną, protony są przepompowywane na jej drugą stronę. W mitochondriach z matrix do przestrzeni międzybłonowej, a w chloroplastach ze stromy do wnętrza telakoidu. W błonę wbudowany jest enzym syntezy ATP, który wykorzystuje do swojego działania powstałą różnicę stężeń protonów. Źródła elektronów przechodzących przez przenośniki łańcucha transportu elektronów są różne w mitochondriach i w chloroplastach, ale istota procesu chemiosmozy jest taka sama w obydwu organelach, co przedstawiono na poniższym schemacie. Schemat za chwilę pokażę, natomiast tutaj już jak widzicie, w tym tekście nie ma nic nowego, to znaczy jest opisany model chemiosmozy, czyli to jak powstaje ATP w mitochondriach, jak powstaje ATP w chloroplastach. I Wy to powinniście, jeżeli przerobiliście już metabolizm, oczywiście to powinniście już wiedzieć. Schemat do tego zadania wygląda tak, czyli mamy mitochondrium, mamy chloroplast, mamy błonę wewnętrzną mitochondrium, mamy błonę telakoidu i tutaj bardzo schematycznie jest przedstawiony łańcuch transportu elektronów, który jak widać powoduje przenoszenie protonów na drugą stronę błony. No i potem te protony wracają na drodze dyfuzji. Jest zaznaczone, że to jest dyfuzja. Wracają przez kanał w syntezie ATP. No i temu przenoszeniu tej dyfuzji towarzyszy synteza ATP. No dobrze. To nie jest jakieś specjalnie nowe dla Was. Jak wiecie, jak ten model chemiosmozy działa. No i teraz jakie są pytania w tym zadaniu? Pierwsze pytanie akurat nie jest z metabolizmu, ale jakby odpowiemy na nie, żeby już nie pomijać go. Podaj jeden argument na rzecz endosymbiotycznego pochodzenia mitochondriów i chloroplastów. No i teoria endosymbiozy, mam nadzieję, że to jest, pamiętacie na czym polega, to jest to, co było powiedziane w tym tekście w pierwszym zdaniu, czyli że mitochondria i chloroplasty powstały najprawdopodobniej od prokariotycznego przodka, który został pochłonięty przez jakąś komórkę eukariotyczną, nie został strawiony, wszedł z tym eukariontem w pewnego rodzaju symbiozę i
stał się organellem. Organellum. No i argumenty na poparcie tej teorii endosymbiozy to m.in. to, że organella te są otoczone podwójną błoną, że są półautonomiczne, czyli posiadają własne koliste DNA i rybosomy, że DNA rybosomów i chloroplastów przypomina DNA bakteryjne, ma podobną sekwencję, też jest kolistą cząsteczką, nie jest związane z histonami, że w tych organelach występują rybosomy typowe dla bakterii, czyli tak zwane 70S, no i wreszcie, że mitochondria i chloroplasty powstają przez podział istniejących mitochondriów i chloroplastów, czyli się samo powielają. Wystarczyło podać tylko jeden argument, także myślę, że to nie było takie straszne. No i teraz następne pytanie, to już jest bardziej z metabolizmu. Na podstawie podanych informacji oceń prawdziwość stwierdzenia. Synteza ATP w mitochondriach i chloroplastach zachodzi bezpośrednio w procesie przepompowywania protonów podczas transportu elektronów przez przenośniki łańcucha transportu elektronów. Odpowiedź uzasadni. No więc to stwierdzenie, jak dla mnie, śmierdzi trochę, a źródłem tego podejrzanego zapachu jest to słowo bezpośrednio. No bo, jak widać na tym schemacie i jak też powinniście wiedzieć, jeżeli pamiętacie ten proces chemiosmozy, no to synteza ATP nie zachodzi bezpośrednio w procesie przepompowywania protonów, tylko pośrednio. Synteza ATP zachodzi na syntazie ATP. I dzieje się to dzięki gradientowi protonów wytworzonemu przez przepompowywanie protonów podczas transportu elektronów, ale nie jest bezpośrednio. Synteza ATP się nie dzieje tutaj na tym łańcuchu transportu elektronów, tylko na syntazie ATP. Znaczy to widać po prostu z tego schematu. Tu przypominam też z mojego filmiku, jak to wyglądało przepompowywanie protonów przez przenośniki elektronów na drugą stronę błony i potem protony wracały przez kanał w syntazie ATP i powstawało ATP. Także odpowiedź powinna zawierać to, że stwierdzenie to jest nieprawdziwe. No i dlaczego? Ponieważ transport protonów przez przenośniki łańcucha transportu elektronów powoduje jedynie powstawanie różnicy albo zwiększa różnicę stężeń, albo powoduje wytworzenie tego gradientu po obu stronach błony, co napędza syntezę ATP, albo co powoduje syntezę ATP na syntazie ATP, albo jakkolwiek. W każdym razie taką mniej więcej odpowiedź należy udzielić. Dobrze, następne pytanie do tego zadania. Określ, czy transport protonów z matryc mitochondrium i stromy chloroplastu jest aktywny czy bierny? Odpowiedź uzasadni, korzystając z przedstawionych informacji. No więc myślę, że tutaj nie macie wątpliwości, mam nadzieję, że jest to transport aktywny, bo nawet samo słowo przepompowywanie protonów to już sugeruje Wam, że to jest transport aktywny. Wspomnę, że transport aktywny to jest po pierwsze taki, który zachodzi wbrew gradientowi stężeń, czyli z miejsca o mniejszym stężeniu do miejsca o większym stężeniu, czyli niejako pod prąd. No i ponieważ zachodzi pod prąd, to wymaga nakładu energii. Transport aktywny zawsze wymaga nakładu energii. To może być energia w postaci ATP, ale nie musi. W przypadku łańcucha transportu elektronów źródłem energii do tego transportu aktywnego jest ten przepływ elektronów. Ja Wam to porównywałam do tego, że prąd elektryczny to jest strumień elektronów i że tutaj w pewnym sensie też jakby elektrony przepływają przez te przenośniki elektronów, to jest tak jakby płynął przez nie prąd i one dzięki temu dostają energię do pompowania tych protonów. Także uzasadnić można było w ten sposób, że transport protonów jest aktywny, ponieważ zachodzi wbrew gradientowi stężeń, albo że jest aktywny, bo zachodzi przy udziale energii, czy też wymaga nakładu energii uwalnianej podczas transportu elektronów. No dobrze, następne pytanie. Wyjaśnij, dlaczego zbyt wysoka temperatura może doprowadzić do zatrzymania syntezy ATP w mitochondriach i chloroplastach. I to jest znowu bardzo generyczne pytanie, które się powtarza w wielu zadaniach na różne sposoby. I chodzi oczywiście o to, że synteza ATP jest oczywiście białkiem. Przenośniki elektronów w łańcuchu przenośników elektronów są białkami. Co się dzieje z białkami w wysokiej temperaturze? No oczywiście ulegają denaturacji, czyli ich struktura ulega zniszczeniu,
A ponieważ struktura nieodłącznie wiąże się z funkcją w białkach, więc funkcja również przepada. Także można było powiedzieć, że zbyt wysoka temperatura może doprowadzić do zahamowania syntezy ATP w chloroplastach lub mitochondriach ze względu na denaturację enzymu syntezy ATP, bądź też denaturację białek w błonie mitochondrialnej uczestniczących w transporcie elektronów albo białek łańcucha przenośników elektronów. Ja pewnie bym napisała i o tym, no bo zapewne ta wysoka temperatura zniszczyłaby jedne i drugie, aczkolwiek denaturacja nawet jednego z tych rodzajów białek doprowadzi do zatrzymania syntezy ATP. Także to jest prawidłowa odpowiedź. Następne pytanie do tego zadania. Podaj, w której fazie fotosyntezy zależnej od światła czy niezależnej od światła powstaje i do czego jest następnie wykorzystywany ATP wytwarzany w chloroplastach komórki roślinnej. Przypomnijmy sobie, jak wygląda fotosynteza. Fotosynteza ma fazę jasną, czyli zależną od światła, i w tej fazie powstaje tak zwana siła asymilacyjna, którą mam nadzieję, że doskonale pamiętacie, na którą się składa ATP i NADPH. Czyli tu już mamy odpowiedź, w której fazie fotosyntezy powstaje ATP. Powstaje w fazie zależnej od światła, czyli w fazie jasnej, i jest to część tej tak zwanej siły asymilacyjnej. No i po co była ta siła asymilacyjna? No po to, żeby następnie w fazie ciemnej, czyli w fazie niezależnej od światła, w cyklu Calvina, następowała asymilacja dwutlenku węgla, następowało wytwarzanie cukru, czy też wytwarzanie aldehydu fosfoglicerynowego, czyli tak zwanego pierwotnego produktu fotosyntezy. No i tutaj na tym bardzo uproszczonym schemacie cyklu Calvina widać, że siła asymilacyjna, czyli to ATP, będzie brało udział w samej redukcji, czyli w powstawaniu tego aldehydu fosfoglicerynowego, i w etapie regeneracji, czyli w odbudowywaniu tego RUBP, czyli rybulozo 1,5-bisfosforanu, żeby mógł on znowu przyjmować na siebie dwutlenek węgla. Także to jest prawidłowa odpowiedź, czyli ATP powstaje w fazie zależnej od światła i umożliwia przebieg fazy niezależnej od światła, bądź też syntezę aldehydu trzyfosfoglicerynowego, bądź też regenerację RUBP. Kolejne pytanie, cały czas do tego samego zadania. Podaj jeden przykład powiązania procesów metabolicznych zachodzących w chloroplastach z metabolizmem mitochondriów tej samej komórki roślinnej. Co się dzieje w chloroplastach? No, w chloroplastach oczywiście zachodzi fotosynteza, czyli dwutlenek węgla i woda biorą udział, są substratami dla powstawania cukru, przy okazji uwalnia się tlen. A co się dzieje w mitochondriach? No oczywiście oddychanie komórkowe, czyli związki organiczne są utleniane, powstaje ATP, przy okazji uwalnia się dwutlenek węgla i woda, która tutaj nie jest zaznaczona. Także powiązanie na pierwszy rzut oka jest bardzo proste. Cukry powstające w procesie fotosyntezy w chloroplastach mogą być utleniane w procesie oddychania komórkowego w mitochondrium. I to jest powiązanie procesów metabolicznych. Oczywiście możemy też powiedzieć, że na przykład dwutlenek węgla i woda powstające w mitochondrium są substratami do procesu fotosyntezy zachodzącej w chloroplaście. Procesu zachodzącego w chloroplaście. Możemy też powiedzieć, że tlen, który jest produktem ubocznym fotosyntezy, bierze udział w procesie oddychania komórkowego w mitochondrium itd. Także tutaj, jak widzicie, nie trzeba było sięgać do żadnych sekretów biologicznych mistrzów Jedi, to były bardzo podstawowe rzeczy, powiązania bardzo podstawowych procesów, także jakby łatwe, łatwe, niezbyt trudne. No dobra, i następne zadanie wreszcie, i tutaj mamy obieg azotu, jak widać. Na uproszczonym schemacie przedstawiono obieg azotu w przyrodzie, czyli cykl przemian wolnego azotu cząsteczkowego oraz jego związków nieorganicznych i związków organicznych. Istotną rolę w obiegu azotu odgrywają bakterie. No niewątpliwie widzimy tutaj wiele rodzajów bakterii. Bakterie azotowe, glebowe i brodawkowe, destruenci, w tym bakterie. Bakterie nitryfikacyjne 1 i 2 i bakterie denitryfikacyjne. A ten schemat jeszcze będę tutaj pokazywać przy okazji omawiania tego zadania, także przewijamy dalej. I jakie mamy pierwsze pytanie? Pierwsze pytanie jest prawda, fałsz dla odmiany. No i czytamy po kolei zdania.
Bakterie wykorzystują obecne w środowisku nieorganiczne i organiczne związki azotowe. Tutaj przypominam schemacik. No i to zdanie w ogóle jest tak na pierwszy rzut oka prawdziwe, dlatego że myślę, że pamiętacie, że bakterie są zdolne, nie wszystkie organizmy są do tego zdolne, a akurat bakterie są zdolne do tego, żeby korzystać z nieorganicznych związków w ogóle do różnych rzeczy. No i oczywiście z organicznych też, jak każdy inny organizm. Także jak najbardziej bakterie wykorzystują obecne w środowisku nieorganiczne, organiczne związki azotowe. Na tym schemacie to widać chociażby po tym, że bakterie nitryfikacyjne korzystają z azotanów, czy też z soli amonowych, a z kolei bakterie należące do destruentów korzystają ze szczątków roślin i zwierząt, czyli ze związków organicznych, azotowych. Tak, chociażby białka są azotowymi związkami organicznymi. Czyli to jest prawda. Zdanie drugie. Rośliny pobierają azot bezpośrednio ze środowiska w postaci azotanów 5, soli amonowych i azotu atmosferycznego. No i to zdanie tutaj znowu rozbija się o to słowo bezpośrednio. Rośliny, okej, okay, azotany tak, sole amonowe tak i to widać na tym schemacie nawet, nie trzeba tego pamiętać ani wiedzieć. Rośliny pobierają sole azotowe, rośliny pobierają azotany 5, ale rośliny nie pobierają bezpośrednio azotu atmosferycznego. Mogą go pobierać za pośrednictwem bakterii brodawkowych głównie, czy też bakterie azotowe wiążą azot i przetwarzają go na związki przyswajalne dla roślin. No ale w każdym razie rośliny nie są w stanie wiązać azotu atmosferycznego. Przypominam, że to jest umiejętność unikalna dla niektórych bakterii, tylko i wyłącznie. Okay? Czyli to jest fałsz. No i ostatnie zdanie. Zwierzęta uczestniczą w przemianie nieorganicznych związków zawierających azot w azotowe związki organiczne, na przykład białka. No i tu mam nadzieję, że widzicie na pierwszy rzut oka, że to zdanie nie jest prawdziwe, ponieważ zwierzęta nie są w stanie przetwarzać nieorganicznych związków zawierających azot. Jeżeli nie wierzycie, to możecie najeść się nawozu mineralnego, azotowego i powiedzieć mi, jak Wam poszło przetwarzanie go na białka. Ale nie róbcie tego. Po prostu uwierzcie, że tak to działa. Zwierzęta nie przetwarzają nieorganicznych związków azotowych. Następne zadanie, pytanie do tego zadania. Wybierz z schematu jedną grupę bakterii i przedstaw jej rolę w przyswajaniu azotu przez rośliny. No to możemy sobie wybrać jakby prawie każdą grupę, bo większość z tych bakterii tutaj jakby pomaga przyswajaniu azotu roślinom, z wyjątkiem bakterii denitryfikacyjnych, bo bakterie denitryfikacyjne, jak tutaj widać i mam nadzieję, że pamiętacie, one powodują zubożanie gleby w azot, czyli przekształcają azotany 5 w wolny azot atmosferyczny, który z gleby ucieka. Czyli te akurat tutaj nam nie pasują. Ale możemy wybrać każde inne, czyli na przykład bakterie nitryfikacyjne biorą udział w wytwarzaniu przyswajalnych dla roślin związków azotowych. Przekształcają amoniak w sole amonowe czy jony amonowe w azotany. Bakterie wiążące wolny azot z powietrza przekształcają nieprzyswajalny dla roślin azot przyswajalny dla roślin formy azotu albo jony amonowe albo związki azotowe. Czy też bakterie należące do destruentów, one się nazywają amonifikujące, bo one powodują przekształcanie na przykład białek zawartych w szczątkach zwierząt i roślin w jony amonowe. To zadanie akurat tu można było dużo po prostu ze schematu wyciągnąć i odpowiedzieć tak bardzo na podstawie tego schematu. Niekoniecznie na podstawie własnej wiedzy i pamięci. Która grupa bakterii uwzględniona na schemacie, przypominam schemat, wykorzystuje przemiany związków azotowych jako źródło energii koniecznej do syntezy własnych związków organicznych. Podaj nazwę tej grupy i nazwę tego procesu. Nazwa procesu może najpierw. Co to jest za proces? Przemiana związków azotowych jako źródło energii koniecznej do syntezy własnych związków organicznych. Jak myślę synteza własnych związków organicznych, to pierwsze co mi się nasuwa to fotosynteza, bo tam są syntetyzowane związki organiczne. No ale tutaj nie będzie to fotosynteza, bo źródłem energii koniecznej do tej syntezy nie jest światło, jak w fotosyntezie, tylko przemiana związków azotowych. No więc jak ten proces się nazywał? No ten proces się nazywał w takim razie nie fotosynteza, tylko chemosynteza.
Tak, czyli proces bardzo podobny, ale źródło energii jest nie ze światła, tylko z energii chemicznej, pochodzącej z utleniania jakichś tam związków. Także, która będzie teraz grupa bakterii, przypomnijmy sobie. No, to też właściwie można po tym schemacie zobaczyć. Nawet myślę, że nie wiem, czy ktoś, kto nie ma pojęcia, by to zobaczył, no ale, ale wy macie pojęcie, także. Który to będzie proces? No to będą bakterie nitryfikacyjne. Bakterie nitryfikacyjne utleniają sole amonowe i potem azotany 3, w zależności która grupa bakterii, i w ten sposób pozyskują energię, pozyskują tą siłę asymilacyjną, która jest potem potrzebna do syntezy własnych związków organicznych. Czyli grupa bakterii to będą bakterie nitryfikacyjne albo nitryfikacyjne 1, nitryfikacyjne 2. I nazwa procesu to jest oczywiście chemosynteza. I tutaj Wam przypomnę, żeby to się nie myliło, czyli chemosynteza to jest ten proces nitryfikacji, w sensie przykładem chemosyntezy jest proces nitryfikacji, natomiast denitryfikacja to był przykład oddychania beztlenowego, czyli właściwie proces no, odwrotny, bo chemosynteza jest procesem anabolicznym, jest synteza związków organicznych, a oddychanie beztlenowe jest procesem katabolicznym z uwolnieniem energii. Także to taka przypominajka przy okazji, żeby to sobie utrwalić, te dwa rodzaje procesów. No dobrze. No i pytanie ostatnie, znaczy zadanie ostatnie z metabolizmu z tego arkusza. I tutaj mamy doświadczenie. Czytam. Skrętnicę, która jest nitkowatym glonem zawierającym spiralnie skręcony chloroplast, umieszczono w roztworze zawierającym zdolne do aktywnego ruchu bakterie tlenowe. Spójrzmy na obrazek. Czyli tak, te drobinki tutaj to są bakterie tlenowe. Natomiast to, co widzimy, to jest komórka, czy tam fragment komórki. To szare, spiralnie skręcone to jest chloroplast. A jakbyście się zastanawiali, jak to wygląda na żywo, to to jest coś takiego. Naprawdę śliczny, śliczny glon, który ma taką właśnie sprężynę w środku i to jest chloroplast. Dobrze, damy dalej. Wykonano 3 powtórzenia doświadczenia, które różniły się sposobem oświetlenia wybranej komórki skrętnicy. Zestaw A. Komórka skrętnicy była oświetlona światłem białym punktowo w 2 miejscach. Czyli to 1 i 2, czyli to jest ciemno i tutaj 1 i 2 świecimy punktowo światłem. Zestaw B. Komórka skrętnicy była oświetlana równomiernie światłem białym. I zestaw C. Komórka skrętnicy była oświetlona punktowo światłem czerwonym w miejscu 3, czyli tu, i światłem zielonym w miejscu 4, czyli tu. Każdy z zestawów był zabezpieczony przed dostawaniem się powietrza atmosferycznego z zewnątrz, no i po pewnym czasie zaobserwowano to charakterystyczne rozmieszczenie się bakterii wokół komórek skrętnicy. No i dobrze, może tak. Spróbujmy przeanalizować, co tu się dzieje. No, bakterie są tlenowe. W procesie fotosyntezy, który zachodzi w chloroplaście, wytwarza się tlen, o ile jest dostęp do światła. Bo przypomnijcie sobie, że tlen jest uwalniany w fazie jasnej fotosyntezy i powstaje w procesie fotolizy wody. Nie będę już od początku omawiać całej fazy jasnej, ale przypominam, tak? Czyli żeby się uwalniał tlen, potrzebne jest światło. No i tutaj widzimy, że jak poświecimy na chloroplast, no to ewidentnie w tym miejscu zachodzi fotosynteza, zachodzi faza jasna fotosyntezy i uwalnia się tlen, w związku z czym te bakterie się gromadzą w tym miejscu, bo mają tlen i jest im fajnie. A tu się nie gromadzą, mimo że świecimy, no bo nie świecimy na chloroplast, więc tutaj żaden tlen nie powstaje. W zestawie B, no to jakby jest całe oświetlone, więc na całym chloroplaście zachodzi fotosynteza, na całym chloroplaście się uwalnia tlen i bakterie równomiernie obklejają, też otaczają cały chloroplast, bo tam w jego otoczeniu jest najwięcej tlenu. No i wreszcie zestaw C. I tutaj może tak bardziej zanalizujmy, o co chodzi w tym zestawie C. Świecimy światłem czerwonym i światłem zielonym. No i teraz dlaczego przy świetle czerwonym bakterie się gromadzą, a przy świetle zielonym nie? No tutaj przypomnijmy sobie szybko widmo absorpcji chlorofilu. No i mam nadzieję, że pamiętacie, że chlorofile zasadniczo pochłaniają światło niebieskie i czerwone. Natomiast światło zielone odbijają, dlatego chlorofil jest zielony, bo odbija światło zielone, czyli go nie pochłania.
czyli z niego nie korzysta, można powiedzieć. Także jak świecimy zielonym światłem na chlorofil, to chlorofil po prostu tego światła nie absorbuje. Natomiast światło czerwone absorbuje, fotosynteza zachodzi, tlen się uwalnia, bakterie się gromadzą i widzimy to, co widzimy. Dobrze, czyli rozumiemy już, co się dzieje w każdym poszczególnym zestawie, więc możemy przejść do pytań. Wyjaśnij, czym jest spowodowany sposób rozmieszczenia bakterii przedstawiony na rysunku B, czyli tym. W odpowiedzi uwzględnij odpowiedni proces zachodzący w komórce skrętnicy. No i to myślę, że to nie jest to jakieś wyjątkowo wyrafinowane pytanie, tak? W chloroplaście oświetlonym światłem białym zachodzi fotosynteza, uwalnia się tlen, bakterie są tlenowe, więc gromadzą się tam, gdzie jest tlen. I takie były odpowiedzi. Sposób rozmieszczenia bakterii w tym doświadczeniu wynika z ilości dostępnego tlenu, tam gdzie jest dużo tlenu wydzielanego w procesie fotosyntezy. I tutaj mamy kilka wersji odpowiedzi, ale w każdej, jak widzicie, trzeba było napisać, że zachodzi fotosynteza i że wydziela się tlen, który jest potrzebny tym bakteriom do życia. Także te dwa kluczowe określenia należało użyć w odpowiedziach do tego pytania, czy w odpowiedzi do tego pytania. Dobrze, następne pytanie do tego zadania. Spośród podanych propozycji wybierz dwa właściwe sformułowania problemu badawczego i dwa odpowiednio sformułowane wnioski dotyczące przedstawionych doświadczeń. Wpisz numery tych propozycji w wyznaczone miejsca. No więc mamy tak. Problemy badawcze i przypominam, że problem badawczy albo jest zadawany w postaci pytania, czyli jak mamy problem, to się pytamy, co mamy z tym zrobić, albo może być sformułowany w takiej formie typu wpływ czegoś tam na coś tam. Problem badawczy może też tak wyglądać. Natomiast wnioski, no to są wnioski. Dobrze, analizujemy po kolei. Wpływ barwy światła na zachodzenie procesu fotosyntezy w komórkach skrętnic. No to jak już przed chwilą powiedziałam, wpływ czegoś na coś, to ewidentnie brzmi jak problem badawczy. Następne zdanie. W procesie fotosyntezy komórki skrętnicy wykorzystują światło o barwie czerwonej. No to nie brzmi jak problem badawczy chyba nikomu. Brzmi to bardziej jak wniosek, prawda? Jest to jakieś takie jakby spostrzeżenie niejako. Czy też wniosek wyciągnięty na podstawie spostrzeżenia. Następne zdanie. W którym obszarze komórki skrętnicy zachodzi proces fotosyntezy? No to jest pytanie, więc ewidentnie wniosek, no nie może być pytaniem. Wniosek to jest wniosek. Także to brzmi na pewno jak problem badawczy. Następne zdanie. Badania nad wykorzystaniem światła w procesie fotosyntezy. No i to na pewno nie brzmi jak wniosek. Trochę może brzmi jak problem badawczy, ale trochę jest jakby zbyt ogólne. To bardziej brzmi jak jakaś, nie wiem, tytuł jakiejś pracy naukowej czy czegoś takiego. Także tutaj tak byśmy raczej tego nie przypisali nigdzie. I ostatnie zdanie. W cytozolu skrętnicy nie zachodzi faza fotosyntezy zależna od światła. No to brzmi ewidentnie jak wniosek. Tak? Obserwowaliśmy cytozol, stwierdziliśmy, że tam nie zachodzi faza fotosyntezy zależna od światła, no wniosek. Także samo nam się tutaj odpowiedź na to pytanie ułożyła. Mamy dwa problemy badawcze, dwa wnioski, jedno zdanie za bardzo nie pasowało do niczego. Nie było to zbyt trudne. Nie musimy tutaj oceniać, czy te zdania są prawdziwe, czy nie, czy te wnioski są poprawnie sformułowane, czy nie. Mamy tylko określić, co jest wnioskiem, a co jest problemem badawczym, a to można ocenić po samej jakby formie zdania w pewnym sensie. I następne pytanie do tego zadania. Oceń, czy na podstawie, to już będzie ostatnie, także spokojnie. Oceń, czy na podstawie przedstawionych doświadczeń można stwierdzić, że bakterie wykazują fototaksję dodatnią. Jakby ktoś nie pamiętał, co to jest fototaksja dodatnia, to jeszcze nam wyjaśniają, że to znaczy, że bakterie przemieszczają się w kierunku światła. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając odpowiedni zestaw doświadczalny. Ale to akurat było trochę dziwne, jak dla mnie. No ale dobrze, czy tutaj możemy ocenić? Ja tutaj przypomnę te zestawy, jak wyglądały. No i tak, czy możemy ocenić, czy bakterie się przemieszczają w kierunku światła? No... Ogólnie mieliśmy tutaj świecenie światłem i mieliśmy bakterie.
Ale tak, na pewno zestaw B się nie nadaje, no bo tutaj świeciliśmy światłem na całość. Więc jakby nie wiemy, czy się bakterie przemieszczają w kierunku światła, no bo wszędzie jest światło. Tutaj świeciliśmy punktowo i tu też świeciliśmy punktowo, ale one, jak widać, no nie przemieszczały się w zależności od tego, czy było światło, tylko w zależności od tego, czy był tlen. Także taki zestaw doświadczalny nie za bardzo się nadaje po prostu do badania fototaksji, bo mamy ten dodatkowy czynnik, czyli tlen. I to ten tlen jest tutaj decydujący o tym, czy te bakterie się przemieszczają, czy nie. Bo one ciągną do tego tlenu, a nie do światła. I tutaj odpowiedzi można było udzielić dość różnych tak naprawdę. Wszystkie właściwie powinny być przeczące, czyli że na podstawie przedstawionych doświadczeń nie można było określić, że bakterie wykazują fototaksję dodatnią. Natomiast uzasadnienia mogły być bardzo różne. I tutaj macie przykłady tych uzasadnień. Najciekawsze jest jak dla mnie ostatnie, bo ostatnie po prostu jest: żaden z zestawów badawczych nie jest poprawnym układem doświadczalnym do badania zjawiska fototaksji. Więc na podstawie tych doświadczeń nie można rozstrzygnąć, czy bakterie wykazują fototaksję, czy nie wykazują. Ciekawe, bo zazwyczaj w zadaniach maturalnych boimy się udzielić zbyt ogólnej odpowiedzi, że nam się przyczepią, że jest zbyt ogólna, zbyt mało konkretna, nieprecyzyjna. A tutaj, jak widać, ta ostatnia odpowiedź jest dość ogólna. Czyli nie tłumaczymy konkretnie, dlaczego dany zestaw się nie nadaje, tylko mówimy ogólnie, że się nie nadają. I to jest akceptowalne. Ale można było jakby odnieść się do konkretnych zestawów i powiedzieć, że na przykład w zestawie B zestaw B się nie nadaje, bo tam oświetlenie było równomierne, albo zestaw A się nie nadaje, bo się skupiały tu, a tu się nie skupiały, mimo że oba punkty były oświetlone i tak dalej. Czy też można było napisać o tym, że działa ten bodziec kierunkowy, czyli tlen, także tutaj mogli się to różnie uzasadnić, no ale ważne, że to nie był odpowiedni zestaw do badania fototaksji. Natomiast jeszcze może wyjaśnimy sobie, jak powinien wyglądać taki zestaw do badania fototaksji. Powinno to być akwarium z bakteriami, gdzie będą równomierne warunki w całym akwarium, czyli stawiamy to akwarium, ono stoi, warunki się wyrównują, jest takie samo stężenie tlenu wszędzie i wszystkiego, substancji pokarmowych i tak dalej. To wszystko jest w ciemnościach. No i w pewnym momencie świecimy światłem punktowym i patrzymy, czy w oku, czy też w pobliżu tego światła bakterie się gromadzą, czy też od niego uciekają, czy w ogóle ich to nie obchodzi, czy jest światło, czy nie. I w ten sposób możemy ocenić, czy wykazują fototaksję dodatnią, czy ujemną, czy też żadną. No i dobrze, w tym sposobem omówiliśmy wszystkie zadania z metabolizmu z matury 2015. Dziękuję serdecznie moim patronom. Dajcie znać, czy w ogóle podoba Wam się taka forma omawiania zadań, czy coś jest nie tak. Chętnie usłyszę Wasze opinie. No i do zobaczenia w następnym odcinku, zapewne na temat roślin. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.